18 poziom był potrzebny, żeby to zrobić. Zaraz, gdzie jest ten książę? Wredny. Step right up, pal! I got a card game to get back. Nie lubię typie. No dobra. Etrik, gdzie ty jesteś na górze? Zaraz. A tu jest. No dobrze. Co możemy tutaj odkrywać? Szybka, dobra, szybka rekrutacja. A tu? Weźmiemy sobie więcej żołnierzy. Stay strong. I znowu z tym goblinem paskudnym. Spoko, spoko, Mati. Ja tak tylko pytam, bo dla mnie też jest za wcześnie na instancję. Znowu z Etrigiem trzeba pogadać. No tak, bo co innego wziąłem. Mi się nie spieszy do PvP na razie. Nie mam giru w ogóle. Z ciekawości spytałem, jaki masz level. Keep your weapons sharp. I? Get moving! No proszę. No tu mnie jeszcze nie widzieli. Wydawało mi się... Z jakiegoś powodu wydawało mi się, że już trzy tereny ogarnąłem, ale... Chyba nie, skoro... No przecież... To niemożliwe, nie? Jezu drogi. Flightmastera już mamy. Hail, friend. Goodbye. Mówi ci Mati, ile ja bym dał, żeby móc sobie posiedzieć, kurde, w WoWie do drugiej w nocy. No niestety te czasy już minęły, może kiedyś. Szlak. Może za 5-6 lat? Znowu będzie mi dane. Skauta mamy. Tam coś jest do zrobienia, natomiast tutaj jest jakiś elit chyba. Jak już tu jestem. Uła. 216. Czemu mnie te łajdaki zostawiły? O nie. To nie tak miało być.
Zobaczymy, czy mi starczy DPS-u. On się chyba teraz podleczył. Trzeba zwracać na to uwagę. Nie miałem cooldowna na tym. Spokojnie, misiek, damy radę. A miał 120 poziom, dlatego mi tyle zajęło, kurde. Łupanie w niego. DPS to jest damage per second, tak. To jest skrót w zasadzie. On opisuje parę rzeczy. I nazywa też jakby funkcje w grupie, ale może w ramach skrótu powinno się mówić damage. Po prostu. Ten blondyn, co na koniu uciekał, się nazywał Anduin. Najpewniej. Czy ja muszę wrócić tam na dół znowu po tego Galwixa, Galwinixa, czy jak mu tam było? Być może. Ale zanim tam pójdę, o, dzień dobry. To trade needs to be at least 2 centuries old. No, myślę, że może masz jakąś specjalną wędkę. If you find anything exotic, bring it to me. Łowimy rybki. Ja lubię. A Mati, szukałeś nowych trailerów? Bo wiem, że jest nowy trailer z Battlefielda, z Battle Royale. Może coś się udało uzbierać? Tak planowałem go obejrzeć, ale mówię, kurde, obejrzę z wami. Zawsze to ciekawiej, nie? W grupie. Czy nie? Ten Battlefield gdzieś tam chyba na gry online czytałem, że preordery strasznie słabo się sprzedają w Battlefieldzie nowym. Wcale się nie dziwię, kuźwa. Kto kupuje w dzisiejszych czasach preorder od Electronic Arts? Dopóki nie obadasz gierki, to nie kup... Kuźwa mać, wpadłem w dziurę, no. Człowiek myślał, że chociaż to tycie się na coś przyda, ale nie. Romka! Skakujecie, chłopaki? Przejdziemy się jeszcze raz. Ja akurat nie dziwię się, że mało ludzi kupuje preordery dzisiaj, bo to już nie takie czasy, żeby preordery kupować. Tym bardziej, że Fallout 76 wychodzi też w tym samym czasie. Hej, deski nie pękają z mojego ciężaru, tylko już były pęknięte wcześniej. Pewnie jakiś tauren tam wlazł kopytem.
Właśnie się przydajcie na coś. Co to jest tu tak jakby... Przez chwilę miałem taką opcję, jakbym mógł coś sprzedać, ale... Dobra. Kopyto należało do pan... Kurde, rybki! Dammit, ale nie mogę ich zostawić, bo znowu się obrażą i pojadą w dół. Każda większa firma będzie miała swoją własną aplikację, tak dlatego Bethesda wypuszcza Fallouta 76 u siebie. Ponieważ chcą sami kontrolować serwery i tyle. To, znaczy ja mam, słuchajcie, to jest takie, w związku z tym, że to jest gra sieciowa, nie? To... no to serwery i tak będą... I tak, nawet jakbyście kupili Fallouta 76 na Steamie, to i tak byście musieli go odpalić w aplikacji Bethesdy. Z tego względu nie jestem do końca pewny, czemu Bethesda się upiera, żeby... Bo to bardzo łatwo przekierować ruch, nie? Tak jak na przykład, jak kupicie R6 na... Jeżeli kupicie R6... Na Steamie, no to i tak Ubisoft odpala, nie? Znaczy Uplay. Więc nie wiem, czemu tam się tak upierają, no ale... Yes. Keep your weapons sharp. Podoba mi się, że każdy quest jest inny tutaj, na tych terenach specjalnych. Bethesda chce swoją platformę, bo Steam pobiera 30% ceny od każdej gry. No ale to i tak mieliby swoją platformę, nie? No ale dobra, okej. No może masz rację. What the fuck? Co to za jest? Za paskudztwo? Jeszcze następne? Możliwe, że robię coś nie tak. No mi wyłażą te szkarady cały czas. No, teraz coś większego leci. Co ja mogę powiedzieć o tej grze? No WoW to jest, kurde, kawał historii, no. Się nie da tak opowiedzieć czegoś o grze. Jak ci się podoba, to kupuj. Jak cię stać, to tym bardziej kupuj. Przynajmniej przytankował teraz.
for my thoughts. You gotta do better than that. 4 miliony mają życia, a ja się tutaj męczę. Bo tu są jakieś litki chyba do zabicia jeszcze. Może się wybiorę po te litki zanim... Ja bym... To znaczy to jest... No kurczę, ja to tyle razy mówiłem. WoW to jest bardzo specyficzna gierka. No nie każdemu podchodzi. Oj, to będzie ciężka walka. Coś czuję, że tego nie przetrwam. Trzeba kajtować jeszcze 3 sekundy, będę ją... Spokojnie. Poczekajmy sobie, żebym miał następną tarczę gotową lada moment. Dammit. Musiałem spróbować z innym buildem tutaj. Z czystej ciekawości powinienem. Myślę sobie... Ciekawy jestem, czy by Fire tu zadziałał. Fire też nie ma za dużo. Problemem jest tutaj... No dobra. Spróbujemy sobie z Arcane'em to zrobić. Chociaż właściwie taki... No single player damage to będzie zdecydowanie... A czemu ja mam tutaj nie mam talentu? Ring of Frost? Przecież mam Ring of Frost. A, jest Frozen Orb, a Ring of Frost to jest coś innego. A, to jest taki talent, no dobra. To jest taka pułapka. Jest chyba zupełnie naturalne trafić. O, źle zrobiłem. Na 120 na mopka, który jest silniejszy, ja mam 118, więc teoretycznie nie powinienem ich tutaj sobie zabijać. Ale zobaczymy, jak to się sprawdzi. Przy okazji... A, tu jest tak supernowa. To też jest Ring of Frost. Okej. Mógłbym mieć Ring of Frost zamiast Ice Warda. Może warto myśleć o zmianie tych. Na przykład jest Nether Tempest. No właśnie, to są takie rzeczy, które mogą zwiększyć DPS i to może być istotniejsze właściwie. No, to może być spoko. Zamiast tego dotknięcia maga, które robi AOE, bo to też jest AOE. Tylko to jest pasywne, a to jest aktywny.
Okej. Okay. No dobra. Spróbujemy się do tej szkarady dobrać jeszcze raz, tym razem z większym DPS-em trochę. Damage jest dużo większy, nie? Już teraz widać na pierwszy rzut oka. Arcane to jednak Arcane, nie? Jest różnica, co nie? I dostałem różdżkę. Do PvP? Kurczę, wydaje mi się, że Arcane jest we wszystkim teraz taki mocny. No, no teraz... No różnica jest duża, no ja... Ja bardzo lubię Frost, jeżeli walczę z grupami przeciwników, to wtedy można naprawdę fajnie kroić te mobki, ale... Ale jeśli mam być szczery... Jeżeli mam być szczery, no to... No ten cały czas Arcane robi robotę. To też jest ciekawe, ten Nether Tempest to też... Nether Tempest też może porobić trochę obrażeń. AOE. Muszę poszukać czegoś AOE, bo tu się jednak za szybko zużywa i za małe są te obrażenia. Zobaczymy co, no ale ważne, że się udało zabić tego mobka. No. Widzicie różnicę, no ja mam 118 poziom, nie? I 120 sklepałem. Fire to jest... Zresztą te buildy się różnią, no. Fire też się bardzo dobrze sprawdza w instancjach. Nie ma cienia wątpliwości co do tego. No ale na razie... Kurczę... No jak leveluję, no to Frost ostatnio bardzo dobrze się sprawdzał. Ale do zabijania elit jest najlepszy Arcane. Ciężko sobie wyrobić opinię na razie. Wszystko też kwestia gearu jest, bo niektóre buildy są bardzo zależne od tego, co macie na sobie, nie? Arcane się dobrze sprawdza nawet w przypadku takiego średniego gearu, ale zakładam, że jak będę miał mocniejszy gear, to na przykład Frost może, albo Fire być mocniejszy. To wszystko trzeba testować na bieżąco. WoWik to jest dobra gierka, ale w skali czasu jest droga? Co ty opowiadasz? Właśnie to jest to... Ja to... Słuchajcie, tu możesz mi zaufać, nie? Nie musisz podzielać mojej opinii, ale możesz mi zupełnie spokojnie zaufać. Otóż jest tak, że... WoW, jak już grasz WoWa, to nie masz ochoty w nic innego grać, nie? I efekt jest taki, że kupujesz tylko ten abonament i oszczędzasz. Ja przez pierwsze 10 lat grania w WoWa nie grałem, w ogóle nie miałem potrzeby grać w jakąkolwiek inną grę. Więc oszczędziłem sporo kasy, mimo że jakby się, jeżeli to się policzy, no to jest dużo tej kasy, nie? Czy zaufanie nie łączy się bezpośrednio z podzielaniem opinii? A nie wiem, mam wrażenie, że tam coś się zamieszałem troszkę, tłumacząc to, ale... Teraz. Chyba za krótko tam byłem.
Bo cały czas quest jest tu wskazany, nie? Yo! Glad I could help! No i dobrze. Maczyk, widzisz, w tej kwestii ścieszania się to są mieszane opinie. Ja też uważam, że tak jest dużo lepiej. Ten autodak, mimo że czasami ludziom przeszkadza, zwłaszcza jeżeli jest muzyka na przykład, jeżeli gadamy przy muzyce. Ale przy gierce to jest super sprawa, bo jak się nie odzywam, no to grę słychać wyraźnie i jest takie, powiem wam, jak na przykład oglądam jakiegoś streamera, nie? I nawet ludzie, których lubię. I jest tak, że są momenty, kiedy oni mówią i są momenty, kiedy milczą, bo trzeba się skupić na grze. I jeżeli w tych momentach milczenia gra jest tak samo cicho, jak w momentach mówienia, to zaczyna mnie to nużyć, nie? Bo mi czegoś brakuje. Natomiast jak streamer mówi, no to mówi, a jak przestaje mówić i tą ciszę wypełniają dźwięki z gry wyraźnie, to jest moim zdaniem bardzo dobry ten, bardzo dobry to jest. Talk to me. Hurry back. Tu coś jest do zamknięcia chyba, nie? Albo właściwie do skonstruowania. Właśnie. Arcane ma też to AOE i to AOE nie jest złe, ale... Ale niestety trzeba stać przy mopkach i wtedy się obrywa. Frost ma to do siebie, że się rzuca kurde Blizzarda i się można odsunąć troszkę. Mi się podoba. Sposób, w jaki konstruowane są budynki goblinów, jest po prostu cudowny. No ja też się dziwię, że tak mało osób używa autodaka. Nie wiem dlaczego tak jest. Jego jest dosyć ciężko ustawić, szczerze mówiąc. Może to tak ludzi odstrasza, nie wiem. Ale to też jest tak często jakby z perspektywy streamera. Wiem, że bardzo rzadko, że ludzie... Że ciężko jest coś zmieniać, jak się streamuje. Robisz swoje cały czas, wszystko ci działa, a teraz ktoś ci mówi, że jest inny nowy programik, który coś tam ulepsza, nie? Ciężko jest się w to wbić wtedy. Więc to może być powód. Time, money, you... What's up? Keep it real. Hey. Mamy nowego ochotnika. You better be here to make me money. Thanks for keeping it short, pal. Tylko nie wiem, czy w porównaniu do mojego głosu, czy dialogi nie są za cicho. Znaczy za głośno w grze. To zawsze mam z tym problem, bo ja tego nie słyszę. Mam wrażenie, że są trochę za głośno, ale... Tutaj można sobie tak... Coś do latania zabrać, gdyby ktoś miał taką potrzebę. Nie? Go get him, champ. Ja mam Xbox One, ale nie mam w co grać na nim. Za bardzo. Czy PC jest o tyle uniwersalny, że w zasadzie jak się lubi PC-ta, to większość konsol to tak... To jest ciekawe, Arcane Barrage. Tylko, że Arcane Barrage to używanie tego to naprawdę... Właśnie, Consume Soul, Arcane Charges.
Zobaczmy, czy ja tu mogę coś... Zasada trzech, zasada, z której nie korzystam. Musiałbym sobie może to wrzucić na chwilę. Bo to się rzuca takiego małego tego. Robię małe zmiany w buildzie. Nie sądzę, żebym mógł oszczędzać manę, natomiast... A to mogło być też ciekawe, ale to takie do PvP bardziej. Runy. To za duży cooldown, żeby miał sens. Supernowa jest spoko. Ring of Frost to jest taka pułapka bardziej. To nie, więc niech zostanie ten ice. Spróbujmy sobie tak, bo Nether Tempest jest... Też jest taki małe. Wrzućmy to tu. Zobaczymy sobie, czy to się przyda, jako żeby zwiększyć AOE. Bo mordowanie grupek przeciwników zdecydowanie jest piętą achillesową tego buildu Arcane. Jeszcze tylko niech sobie przypomnę to. Tego małego robaczka, jak mam, zwiększa moją manę o 10%, co może mieć właściwie sens, nie? Bo on też zadaje obrażenia, ale to takie śladowe bardziej. No. Ja też mam taką, Matrix, a propos tego ściszania. Ja też mam taką naturalną skłonność do jakby... Nie robię tego specjalnie, gdzieś to podświadomie robię, że jak opowiadam jakąś historię, albo w zasadzie ton mojej wypowiedzi dopasowuje zawsze do muzyki, która leci tu w tle. Może coś z tego się da ułożyć, nie? Tu coś pod ziemią chodzi. Ale chyba zapomniałem, jak gdzieś tam... Chyba gdzieś tam wilka widziałem, takiego wielkiego, wrednego. Gdzie on mi umknął? Dobrze pamiętam? Może pojechałem w niewłaściwą stronę? Co tu jest? To są tereny aliantów, ja tu jeszcze nie zamierzam tego eksplorować na razie. Ale coś mi się kręci, pan. Nie? Zaraz. Wrócimy sobie do tego obozu. Którędy ja jechałem wtedy? Czy tu się zmieniła w ogóle struktura tego miejsca przez to, że ja ten obóz tutaj zbudowałem? Gdzieś był na wzgórzu. Hej, Flamey! Okej. Dobra. Flamey, ja sobie jeszcze na razie posiedzę trochę, bo to też okazja dla mnie, żeby pogadać z widzami. Tylko czekaj, chyba że mamy jakieś instancje. Bo i tak mamy tereny gdzieś tam jakieś takie odległe, jeżeli chodzi o questowanie, nie? Okej. Zobaczmy. No nie ma dungeonów. Za bardzo. A też żeś chyba wszystkie już zony przerobił. A dla mnie to jest fabularnie interesujące. Zniknął dźwięk.
Boję się grać w WoWa, bo na inne gierki nie będę miał czasu. To jest słuszna obawa, panie kolego. Nowe dungeony na 120. No właśnie, Flamey już może, kurczę. A ja nie bardzo. Coś tu się chyba pozmieniało. I chyba straciłem okazję na zabicie. Kurde, ale Azurit kopią. Ja nie wiem, czy mi się podoba pomaganie goblinom. To jaki syf robią też karady tu po drodze, to jest po prostu wstyd i hańba. Czy nowe instancje mają ograniczniki tym levela? Wydaje mi się, że heroiki mogą mieć ograniczenia. Nie sądzę, żeby te na 120 miały jakieś takie bardzo mocne ograniczenia, ale... Cholera wie. Tu trzeba uważać, bo tu się alianci kręcą. I to wielcy tacy alianci, nieprzyjemni. Na 120. Chciałem sobie zahaczyć u wykopalisko, zanim wrócę. A, 305 na heroika. Dobra. Zobaczymy, co tutaj jest. Całkiem to spoko jest. Powinienem to zrobić w ten sposób. I używać cały czas. Ale zasuwa, co? Skąd ma kurde jakieś potiony pije? A niech spierdala. Odważnik jeden. Przepraszam, wymknęło mi się, to nie miało tak powiedziane być. Nie będę jakiegoś elfa gonił, no bez przesady. Pewnie tu wróci. Znajdę. Ciech. Chciałem sobie tylko archeologię porobić, no.
mnie zaatakował, bo zobaczył, że mam mało HP. Cłaniaczek. No proszę. A co to za archeologia? Znaczy, co to za znalezisko? Ja się pytam. Wstawmy sobie to tutaj. O, drust. Cokolwiek to jest, brzmi interesująco. Do której live? Bo mam czas do 22. To dopasuje się do twojego czasu. Czy podejrzewam, że live jest taki do 19? A potem muszę iść strzyc trawę. I jak trawę przystrzygę elegancko, to sobie wrócę. Ale która to będzie godzina? Trudno mi powiedzieć. Jak już jestem tutaj, to warto byłoby te skrzynki zebrać, nie? Co tu się wyrabia? O, tych trzech to bym na Froście, na buildzie Frost, to bym szybko ich stuknął. Natomiast tutaj, na tym buildzie Arcane, to nie jestem taki pewny. A, po skrzynkę jechałem. Mi się chyba nie podoba to życie, które tu prowadzą. No dobra. Siedem tych. A właśnie, flame jest, Boże, wyleciało mi z głowy. Hej, hej! Czekajcie, muszę ściszyć. Tak, 50%. Jak się Flame mi odezwie, to... Ile kosztuje token w WoWie? Nie mam pojęcia. To się chyba zmienia tak po dodatkach, bo zapotrzebowanie jest albo chyba większe, nie? Czy mniejsze. Zresztą po dodatkach też wartość złota się zmienia drastycznie. 200 tysięcy. No to zdecydowanie taniej. Przed dodatkiem było 300 tysięcy. Przynajmniej u mnie na serwerze, bo tak z ciekawości sprawdzałem. O kurde, żona mnie wczoraj nakryła na tym koniaczku. Trochę mi się dostało, ale jakoś się wytłumaczyłem. Że to prezent od subskrybentów. A moja żona nie ma raczej, znaczy w tym ma do mnie zaufanie. Nie podejrzewa mnie o ten zagrożenie alkoholizmem. Natomiast to ją troszkę zaciekawiło, przynajmniej. Że jak to, siedzę sam, piję alkohol? What the fuck? Ona nie czuje tego tak jak ja. Że ja tu jestem sobie w towarzystwie, że sobie gadam, nie? No trochę inaczej to odbiera. Skompletowaliśmy tutaj to. I można rozwiązać tę zagadkę. Ale to w zasadzie... Skrzynia z artefaktami kolejna. Tu gdzieś pod spodem jest jeszcze właśnie jakaś skrzynka. A tam jest elita do zabicia.
Czy zamierzam wrócić do StarCrafta 2? Nie, raczej nie. To zupełnie nie jest moja bajka. Jak to robi? Tak w zasadzie 441 obrażeń? Tak niedużo. Nie wiem, czy to warto w ogóle mieć tą umiejętność. Tak patrzę. Patrzę na nią i nie jestem pewny. Śladowe ilości, nie? A też trzeba przyznać, że szkarady biją dosyć mocno. Dobra. Czy jest tu jakaś skrzynka, czy to było tylko ściema? A, jest skrzyneczka. Zastanawiam się, czy wśród talentów muszę się jakiegoś... Bo tu jest Arcane Orb. Czy on jest ciekawy? Tylko, że anomalię wtedy zrezygnuję z anomalii, a ta anomalia jest super, bardzo ją lubię. Jest takie, wydaje się, sensowne AOE, ale... Nic Frost Orba nie przebije. Chyba trzeba będzie zostać jednak z tym Arcane'em. Po pierwsze, ładnie to wygląda. I mogę z tym żyć. Po drugie, no w PvP to się lepiej sprawdza. Chyba nie robię mu nic. Trzeba ten Counterspella trzymać na tą specjalną okoliczność. Nie, robię coś. No i Fiołek, dziękuję za dyszkę, dziękuję bardzo. Niewiele, 26 to takie śladowe ilości tego azurytu, no ale niech będzie. Gdzie jest ten Flamey? Zniknął. Ale dobra. Będzie miał chwilę, to się pojawi, nie ma co się za bardzo. Mam 265 item level. Jest daleko od perfekcji, nie? No ale level jeszcze 118, więc na wszystko przyjdzie pora. Jak wysłać donate? No chciałbym ci powiedzieć, ale no, sam nie wysyłam za często, więc nie wiem. Bardzo niepewnie się czuję z tą wojną z aliantami. Tak w zasadzie nie bardzo mam... No nie czuję się na siłach ich atakować. Znaczy nie dlatego, że... Znaczy pomijając fakt, że PvP to tak na razie średnio z tym girem. Ale no tak nie do końca się z Sylvanas zgadzam, nie? Jak tu się bić, kurde? W takiej sytuacji, co? Oplułem donację? Naprawdę? Ojoj, opluć donację. Siema, już czytam. Po osiągnięciu maksymalnego poziomu wojny, na czym polega gra? Rajdy, bossy, PvP. Jestem przed kupnem gry po raz pierwszy. I widzę, że mam opcję kupna w pakiecie od razu 110 poziomu. Jak to rozgryźć i zacząć przygodę z WoWem? O Jezu. Słuchaj.
No to jest, no, Mati kupił to. Pograł trochę i zrobił ten boost do 110, więc pewnie to jest dobra opcja. Ja to tam strasznie cenię sobie Wowika od samego początku, czyli od pierwszego levelu. Ale jak chcesz dzisiaj w zasadzie być tak na bieżąco, no to warto tego boosta zrobić. Pograć trochę i zrobić boosta, chyba. No, się robi rajdy. PvP się robi, instancje się robi. No, takie rzeczy. Warto mieć kumpli. Nie, Flamey? Co? Tak, warto. To się zgadza. Robiłem ten trzeci teren... Nie wiem, jak się nazywają, tam w Kultiras jakieś takie. No, to takie brudne te tereny, no to wiem. I znowu się przestawiłem na Arcana, jednak jest mocniejszy przy elitkach. Tylko tak. Strasznie słaby jest w AOE w porównaniu do Frosta i tak... No, Frostem się fajnie zabija. Duże grupy. Natomiast... tym... Arcanem... Przepraszam. Na zdrowie. Dziękuję. Arcane w PvP się bardzo dobrze sprawdza. Każdy spek ma swoje plusy i minusy. No. I tak dobrze, że można je w miarę łatwo przełączać, ale... O, kiedyś to było chudne. No. A wiesz, ludziom nie pasiło to takie przełączanie, że to wiesz, nie... Że... A mi się podoba to wszystko, co teraz Blizzard zrobił. To jest ten taki diablowy model też. No. Chyba wszyscy tak zresztą bawili się, że... I tak nawet jak były te talenty, które się składały tam z kilkunastu, kilkudziesięciu elementów, no. To i tak wszyscy budowali tak samo postacie. Cookie cuttery tak zwane. No. Więc nie wiem, czemu się ludzie tak bardzo upierali przy tym buildzie. Ale zrobili mi to samo w tym. Zrobili mi to dokładnie w legendarkach w Legionie. Właściwie legendarki miały też całe swoje punkty do rozdawania i tak dalej. A no. To jest dokładnie ten sam system i wszyscy, kurde, narzekali na te legendarki, to jak trzeba było tam, wiesz, farmić punkciochy. Taki poważnie narzekali? Trochę, no, fejkowy progres powiedzieli i narodzili na tym. Niech to mi się podobało, no ale wiesz, no. A kurde, nie wiedziałem. No bo tak naprawdę te talenty, które były wcześniej, to był taki fejkowy progres, tam plus 1% do obrażeń, plus 1%, a potem i tak wszyscy mają dokładnie to samo, więc po co to komu? Dokładnie. A ludzie są... Ludzie są nieogarnięci, powiem ci, Flame. Nie znajdziesz. Nie to, co my. No właśnie, tacy porządni, nie? Z brodami, z guzikami na czole, kurde. Ja pierdzielę. Co ja tu chcę zrobić? Ja, panie Bobrze, to bym chciał mieć, kurde, w Arcanie Blizzarda i Ring of Frost. Nie mogę mieć. A, widzisz, kurczę. A w ogóle tak, skoro gadamy o ten, o zdiablowaczeniu WoWa, to dużo właśnie speli od maga teraz z WoWie wzięte było właśnie z tego. Faktycznie, no. No. Przynajmniej z dwójki pamiętam doskonale, kurczę. No. Tak. No, gierki są... Ty, kurczę, jak myślisz, bo dużo się mówi o tym Diablo 4, nie? No. Myślisz, że oni trochę zmienią konwencję? Wiesz co, powiem ci tak, nie wiem czy Diablo 4, bo nie wiem czy to będzie Diablo 4 czy nie. Ja bym się naprawdę nie zdziwił, gdyby na przykład zrobili kompletny relaunch Diablo 3, nie? Na zasadzie nowej trochę mechaniki i wiesz, wszystko zostaje, ten cały, wiesz, ten cały sok Diablo 3 zostaje, nie? Tylko tak jakby na tej zasadzie, żeby, nie wiem, PvP mogło działać, troszeczkę reskalowanie tych wszystkich cyferek, które podchodzą pod parę miliardów już teraz, nie? Ale to by było słabe, to co to za nowość? Wiesz co, no nie wiem, no ludzie narzekają na przykład na to, że to nie jest, dajmy na to... Co? Jaka tam jest teraz popularna gra, ale Diablo? Jakiegoś Zurotongurgo... Czekaj. Mam jakiegoś super powiem. Specjalnego mobka. No. Zaraz się powiem. Ja nie wiem, jak ci mogę, czy mogę go ci jakoś wkleić, go pokazać. On się nazywa bardzo dziwnie. Ma 1200 HP. Zuyotagul. Ktoś go tam próbuje robić, pomogę troszkę, może coś z tego będzie. Jak się nazywa ta gra taka popularna, którą wszyscy mówią, że jest lepsza od Diablo? Path of Exile. Path of Exile, o właśnie. I wszyscy narzekają, że o, no, Diablo 3 nie jest Path of Exile, bo tam się dużo rzeczy dzieje, że jest troszeczkę inny system progresu, inaczej budujesz postacie, masz więcej buildów, nie? No ale koniec końców i też tak masz, wiesz, buildy, które są najlepsze. Dobra, to jest jakiś ekstra ten... World Boss jest tutaj.
możliwe. Nie chce się ktoś przyłączyć do World Bossa? Ja tu zaraz mogę, kurde, grupę zmontować przecież z tego. Tam się będzie później na pewno jeszcze spamy. Premade groups. Questing, dajmy to. Starter group. Legendy Rocka. Ale tak Diablo 4, no ja nie wiem, co by to miało być, tak szczerze powiedziawszy, kurde. Słyszałem o jakimś mobile gamingu, słyszałem o innych pierdołach, że to ma być niby jakieś MMO. No nie wiem, to jest takie... Wysłałem ci invite'a. No jasno. Może ktoś jeszcze dołączy, widzę. Nie wiem, ja szczerze powiedziawszy, w Diablo 3 miałem mniej frajdy niż na przykład takim Diablo 2, na którym spędziłem trochę lat. Dasz radę tu dolecieć? Wiesz co, nie wiem, co robisz, bo... Co? Zrobię, World Questy teraz zrobię, na pewno mnie ten boss tam nie ominie, tak mi się przynajmniej wydaje. Chyba, że summonujecie jakoś, macie Warlocka czy coś. Właśnie nie mamy jak, nie wiem jak można... Warlocka by trzeba było mieć, nie? Mhm. Ale to... Komentarów to blisko, ale nie... No mamy to co? Dobra, jak niech przylecą. Jak przylecą, to coś spróbujemy tu zrobić. Bo to się wydaje warte stuknięcia. Tam... Minion 300 HP to nie jest tak dużo. Jak ci się tak bardzo podoba, to nie musisz mieć do tego kolegów, kurde. It's doable. Doable. Tak jest. Nie wiem, co myślę o tym Diablo. Kurde. Mówili, że tam będzie bardzo dużo nowości z Diablo, stay tuned i póki co Diablo wychodzi na Switch, no i tak. No okej. Okay. Fajny pomysł, ale to wciąż jest Diablo, które... Blokuje się na ten sam sposób cały czas. Nowy sezon, grasz od początku, grasz 2 tygodnie max i zapominasz do wyjścia następnego sezonu i tak w kółko. No. To prawda. Widzę, dobra, powoli lecą do nas te Demon Huntery. To ty nie przyłączasz się do nas? Wiesz co? Czekaj, kurde, no tak mnie zaciekawiłeś teraz. Gdzie to jest w ogóle przede wszystkim? No, tu gdzie ja. To jest północ. Czekaj, ty jesteś na Zul'Dazar, czy tam u Aliantów? Nie, na Zul'Dazar. Na Zmirze. Na Zmirze, dobra. To ja już tam polecę sobie. Dobra. Ten rare jest do World Questa. No pewnie jest, no ale to... Pewnie coś z niego wypadnie, nie? Czemu by go nie tutaj, nie obić mu twarzy? Czy ty mówisz o takim... ala tym Marołgarze z Krukowem, czy nie? Tak. Dobra, to ja już go zrobiłem dzisiaj. A, no to dobra, to co? To nie będę cię tam. Jak nie masz World Questa, to tak w sumie... Dobra, to ja cię wyproszę z party, bo ktoś tutaj chce dołączyć. Dzięki. Nie ma sprawy? Spoko. Ten... No... Nie tak wiem, jak czy ze Skyrimem. Ten... Nie wiem, czy ten gościu zdąży do nas. Go 1200 HP to jest właściwie szybki do stuknięcia, to chyba nawet nie trzeba healerem grać. Nie. Tylko trzeba uważać, żeby nie stać głównie. W krapie. To można robić w raid grupie, no ale to po co robić to w raid grupie? Bo to... Serio? Potrzebujemy więcej ludzi? Ja tam nie miałem jakichś problemów. Zleciało się więcej osób, zaczęło to tłuc, także... Naprawdę? 1200 HP? Powinniśmy go sklepać. Ja biję mobki, które mają 200 HP tak dosyć szybko. Znaczy 200 tysięcy, a to jest 1200, wy macie, kurde, lepsze DPS-y. Ciągie, ciu, ciu. By się skaluje później, także nie wiem. Będzie piszą. No cholerny! To się będziemy ten... Jak się nie uda, to się najwyżej umrze, no co wielkiego. Okej, ten World Quest ma kompletny sens, więc to pieprzy. No ale wyjdź mi stąd, kurka wodna, ja pierdzielę. Jest. Znałem się, całe szczęście.
O, tego bijemy we czterech, jak... Co to za gościu, kurde, kazał Wright robić tutaj? Z tym... Przecież myśmy go sklepali jak moje dziecko. Wiesz ty co? No nie, to może zły przykład. Może nie tak, nie da mówić.